Muszując po internecie, natrafiłem na stronę Matura z Biur Zadań z Fizyki PDF. I tam spotkałem zadania, które wyglądają tak, jak zadania, z którymi spotkacie się na maturze. Autorzy tych zadań na tej stronie odkryli ducha Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jeśli chodzi o fizykę, i w tym stylu formułują zadania. Mamy zadanie z akustyki. Dużo treści i w tej treści dużo jest informacji. No i oczywiście autor tego zadania oczekuje, że będziesz umieć poruszać się po treści i wyłowić to, co jest w nich istotne. A więc tak. Częstotliwość podstawową drgań struny opisuje wzór F. Podany jest wzór. Tego wzoru na lekcjach fizyki w szkole średniej nie analizujemy, nie podajemy. Ale na tym rzecz polega. Podaje ci wzór, według którego jakieś zjawisko się odbywa. Tłumaczy. L jest długością struny, F siłą naciągu struny. Mi to stosunek masy struny do jej długości, gęstość liniowa struny, czyli masa struny o długości 1 metra. Jedna z gitar posiada strunę wykonaną ze stali, a druga z nylonu. Przy czym obie struny o tej samej długości nastrojone są na taką samą częstotliwość. Struna stalowa w porównaniu z nylonową ma 7-krotnie większą gęstość i 2-krotnie mniejsze pole przekroju poprzecznego. Znajdź stosunek siły naciągu struny stalowej do siły naciągu struny nylonowej. W takim zadaniu, gdzie w treści są ukryte informacje, nie podane wzorami, czego one dotyczą, najlepiej jest wypisać dane na początku, kiedy zabieramy się za rozwiązanie. Wtedy będziemy mieli wszystkie dane w jednym miejscu, i kiedy przyjdzie do analizy tego, co się dzieje w zadaniu, nie będziesz za każdym razem szukać takiej, a nie innej wielkości fizycznej, która ci jest potrzebna, zawarta jest, ukryta jest po prostu przed tobą, przed takim pierwszym rzutem oka. Ukryta ta wartość jest w treści. Wypisuję dane. No najważniejsze, wzór na częstotliwość. Następnie, co to jest mi? Tu było powiedziane, że mi jest to stosunek masy do długości. Częstotliwości obu strun są identyczne. Długości obu strun są L1 i L2 równe L. Też są identyczne. No i teraz mowa o gęstości materiału, z którego wykonana jest struna stalowa, i gęstości nylonu. Mamy ρ1, gęstość stali, 7 razy większa od gęstości nylonu. A potem zależność między przekrojami poprzecznymi. S1 jest 2 razy mniejsza od S2. No i co mamy znaleźć? Ano znaleźć stosunek F1, czyli siły naciągu struny stalowej, do siły naciągu struny nylonowej. Jak się zabrać za ten kod, żeby go rozwiązać? Otóż, ponieważ mamy znaleźć ten stosunek sił, no to te siły występują tu, w tym pierwszym wzorze. O, w tym miejscu. Ja proponuję wyjść z tej równości. Częstotliwość jednej struny i drugiej jest taka sama. No to korzystam z tego wzoru. I podstawiam, L jest w obu przypadkach z lewej i z prawej strony dla struny stalowej, dla nylonowej, taka sama. F, siła naciągu jest różna, F1, F2. No i współczynnik mi, gęstość liniowa struny, jest różna w obu przypadkach. Jeśli to występuje z lewej strony F1, a z prawej strony F1, to zastanówmy się nad tym równaniem, co z nim zrobić, żeby wykombinować z niego stosunek F1 do F2. Po pierwsze, 2L z lewej i z prawej strony się upraszczają. Zostają pierwiastki,
ale można podnieść lewą i prawą stronę do kwadratu i pierwiastki znikają i mamy coś takiego F1 do mi 1 równa się F2 do mi 2. No to wyznaczam F1 do F2 i już jestem w domu. To jest ten stosunek. Naprężenie jest równe stosunkowi gęstości liniowych strun. Ale mi 1, skorzystamy teraz ze wzoru na mi, oraz mi 2 będą wyglądały w ten sposób. Zobacz, L upraszczamy i znajdujemy, że stosunek naciągów tych dwóch strun jest równy stosunkowi mas tychże strun. A masy możemy przedstawić jako gęstość razy objętość. Rho V. Rho 1 V1 do Rho 2 V2. A następnie skorzystać z tego, że objętość struny to jest długi walec pole przekroju poprzecznego razy długość. Mamy objętość pierwszą S1 razy L, a druga S2 razy L. No zobacz, upraszczają się L długości strun. Natomiast jeśli chodzi o S1, to popatrz, mamy, że jest ono równe 1, druga S2. Wstawiam to. Natomiast gęstość stali jest 7 razy większa. Wstawiam to. Po uproszczeniu gęstości i przekroju poprzecznego mamy 7 drugich, czyli 3,5. Taki jest stosunek naprężeń tychże dwóch strun, które drgają z tą samą częstotliwością. Wydają dźwięk o tej samej wysokości.